Nie nasi eksperci, którzy wymyślają po prostu na podstawie czego? Rosyjskiej dezinformacji. Bo rosyjska dezinformacja podaje nam to, co my chcemy usłyszeć. To jest wyreżyserowane, to jest jakiś swoisty wentyl bezpieczeństwa. Robią to rosyjskie służby, posycają takie nastroje, ale to jest kontrolowane, to się nie wymyka spod kontroli. W polityce nie ma jasnych rzeczy oczywistych, prostych i tak dalej. Jest gra, ale gra, którym trzeba coś zyskać, ale żeby nie stracić. Nieunikniona jest według mojej oceny strata Ukrainy. Nieunikniona. Ukraina w najgorszym wypadku będzie państwem kadłubowym. Przewidywanie, bo coś takiego jest w sztuce wojennej, polskiej sztuce wojennej, to jedna z takich bardzo ważnych wartości. To jest przewidywanie czy prognozowanie operacyjne czy strategiczne. I powinno to być prowadzone nieustannie, ale w perspektywie jakiej? 20-30 lat do przodu. Tego typu instytucje i politycy na tym szczeblu powinni prognozować 20-30 lat do przodu. Jeżeli takie prognozy były 20-30 lat temu, to bym oddał hołd, tak? I powiedział z szacunkiem do nich, że oni to przewidzieli. Oni tego nie przewidzieli. Oni teraz to mówią na podstawie fotografii, czyli stwierdzają fakty, fotografują jeszcze aparatem jakim starej generacji czarno-białym, bo tam wiele rzeczy nie ma, nie widzą tego, nie widzą, że to armia to nie wszystko. Armia to nie wszystko, czyli czołgi, samoloty, tak, uzbrojenie, że ktoś mówi, że nie otworzy. To jest kompletnie nieporozumienie, bo potencjał, który jest zaangażowany do wojny, to w tym potencjale wojsko stanowi, czy siły zbrojne, wie pan, to jest 20%, to jest tylko 20% tego jego zdolności, wyszkolenia, morale, dyscypliny, tam wiele innych jest tak zwanych cech, czy wartości, które mówi się, czy armia jest gotowa, czy nie i tak dalej. Ale to przede wszystkim jest społeczeństwo czy naród danego państwa broniącego się, czy prowadzącego działania ofensywne. To jest ten naród, jego tożsamość, jego wola, gotowość do prowadzenia wojny, chociażby wspierania polityków, to jest zaufanie do polityków i tak dalej, do wojska zaufanie i tak dalej, który jest też obronnie i psychologicznie czy przygotowany do tego, ma swoje zadania i obowiązki i jest maksymalnie zagospodarowany, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale 80% to jest co? Społeczeństwa, które nie jest zaangażowane w tych strukturach, które będzie pracować w gospodarce narodowej, ale która musi dokonać na okres wojny konwersji w celu zabezpieczenia potrzeb walczącej armii, bo wszystko musi być skierowane potrzeby frontu i oczywiście też na rzecz społeczeństwa, które miało żyć i tak dalej, funkcjonować. Ale rozumiem, że to już teraz powinniśmy robić, tak? To wszystko musi być przygotowane. A gdzie ono jest? My dopiero odkrywamy Amerykę, tak? Właśnie, żeby wtedy szef sztabu generalnego, kiedy obejmował obowiązki, wykrzyczał, że samo wojsko nie obroni. On dzisiaj twierdzi, że wielu wojskowych, że dopiero dzisiaj to odkrywają, że to no, my musimy krzewić, że całe społeczeństwo, cały potencjał przystępuje. Ależ mi odkrycie Ameryki. No, na podstawie czego? Rosyjskich bagnetów, które ukryły w oczy dopiero, tak? A Rosja co zrobiła? No Rosja, co się dzieje? Jakie procesy tam nastąpiły? No przecież to też... Gospodarka wojenna. Ale nie oceniamy tego. To też fałszywie patrzymy przez pryzmat jeszcze wypaczonego, tak, opinii, wykreowanego przez rosyjską dezinformację, bo my tego oczekujemy, że rosyjski żołnierz zapijaczony, słabo wyszkolony, w ogóle głupi, cigołop tam, on nie potrafi walczyć, to w ogóle to co tam, to nie standardy natowskie, tam jakieś powymyślane głupoty kompletne. A się okazuje, że żołnierza ukraińskich zapytać trzeba ukraińskich żołnierzy. Oni najlepiej wiedzą, a nie my. Nie nasi eksperci, którzy wymyślają po prostu na podstawie czego? Rosyjskiej dezinformacji. Bo rosyjska dezinformacja podaje nam to, co my chcemy usłyszeć, ale to podaje w miksie różnego rodzaju informacji, które są wiarygodne, niewiarygodne i tak dalej. I podaje nam, że żołnierze rosyjscy nie mają broni, nie mają co jeść, biedni stoją pod drzewem. Przeterminowane jedzenie. Czy pan myśli, że rosyjski żołnierz miał telefon komórkowy, nagrywał i opublikował na jakichś tam mediach społecznościowych? Przecież to jest reżyserka. To nawet sami Ukraińcy mogli zrobić. Ale my to kupujemy, bo my tego oczekujemy. My chcemy. Ale to osłabia co? Naszą czujność, naszą przezorność, niemobilizację, osłabia nas. My się nie mobilizujemy, nie uświadamiamy sobie, co trzeba zrobić, żeby tego żołnierza
żołnierza pokonać i tak dalej, i tak dalej. To i o to Rosji chodzi właśnie, żeby osłabiać i zaskakiwać. I zaskakiwać wtedy, kiedy... No dobrze, panie generale. I to jest cała filozofia. I teraz całe rosyjskie społeczeństwo zostało do tej wojny wciągnięte. Całe rosyjskie społeczeństwo, że tam ktoś demonstruje, że ktoś tam się przeciwstawia. W dużej mierze chcę paniom powiedzieć, że to jest wyreżyserowane. To jest taki swoisty wentyl bezpieczeństwa. Robią to rosyjskie służby, posycają takie nastroje, ale to jest kontrolowane. To się nie wymyka spod kontroli. Śmierć Nawalnego była też w sposób kontrolowany, zaplanowana, nieprzypadkowo w tym czasie. To wszystko jest reżyserka pod określonym celom. To nie jest przypadek, to nie jest przypadek. Tam nie ma nic przypadkowego. Jeżeli NATO nie zareaguje adekwatnie do tych planów i my też nie będziemy gotowi, w mojej ocenie nie będziemy jeszcze gotowi za 3 lata. My mamy do odrobienia bardzo dużo. Zbudować chociażby zaplecze. Panie generale, mamy i tak dalej. Pierwszego widza na słuchawce. Dzień dobry, czy się już słyszymy? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Jacek Rachowiek. Dzień dobry, panie Jacku. Skąd pan do nas dzwoni? Z Oświęcimia. No i słuchamy, panie Jacku. Chciałbym zapytać pana generała, czy widzi jakąś szansę, żebyśmy jako kraj, czyli jako Polska, ułożyli sobie stosunki z Rosją zamiast przygotowywania się do wojny? Czy jest jakaś szansa na to w ocenie pana generała? Dotyka pan oczywiście ważnego, kluczowego pytania. Każdy, kto jest sąsiadem Rosji, powinniśmy to pytanie sobie zadawać. No ale pan dobrze wie, że do tanga trzeba dwojga. No to przecież to do nas nie zależy. Ale też nie jesteśmy przecież w określonej rodzinie. Czyli jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. I tu jest potrzebne wypracowanie wspólnego jakiegoś stanowiska, konsensusu w tej sprawie. Też pytanie, na ile Rosja by, jaką my rolę byśmy pełnili w takim rozmowach. To pytanie właśnie jest, prawda? Też, w mojej ocenie Putin na to nie pójdzie i to już jest, jak się mówią, rozmowa, przyjdź pan wczoraj, czy to jest rozmowa, to trzeba o tym porozmawiać kiedy? No po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Rosja wychodziła, mówiąc, na swoje i tak dalej, pewne rzeczy przewidywać i Zachód tu też otwierać oczy Zachodowi na te rzeczy, a nie odwracać się tyłem i tak dalej, tylko rozmawiać i budować też jednocześnie swoje zdolności i gotowość do tego i nie dawać możliwości, żeby Rosja odbudowała swoją potęgę w oparciu o to, co sprzedawała do zachodniej Europy. No to są już grzechy zaniedbań i zaniechań tamtego czasu, który się nie odrobi. Rosja praktycznie, Putin jak przyjmował władzę, bo szanowny panie, ja tu chcę też zwrócić uwagę na to, powiedział jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, które też nam, niektórym to było niewygodne i je tego nie zauważyli i tego nie chcieli słyszeć, bo w tych relacjach z Rosją dominowała chciwość, robienie interesów za wszelką cenę, zabiła dalekowzroczność, przezorność i tak dalej. Tutaj obowiązują pewne rzeczy, które są trwałe w tej przestrzeni i one są niezbywalne. Je nikt tutaj nie może wyeliminować, a szczególnie szczególny grzech, czy grzech takim jest, jakim chciwość. Więc Putin w oparciu o to, co właśnie przyniósł władzę, powiedział co? Że Rosja ma być mocarstwem surowcowym, że to jest też jej potęga i to jest prawda. I uzależnić te zasoby od zasobów, jakie posiada, zachodnią Europę, bo tego Zachodowi brakuje, a żeby być konkurencyjnym tej rywalizacji już świata, czy gospodarki globalnej. No oczywiście to kupili. No dokładnie, panie generale, Putin powiedział to na konferencji w Monachium. Tak, prawda. No więc właśnie, ale tego nikt nie usłyszał. Nikt nie usłyszał i trzeba było tym grać. Jedni, drudzy byli sobie potrzebni i trzeba było zbudować. Tu nie ma, w polityce nie ma jasnych rzeczy oczywistych, prostych i tak dalej. Jest gra, ale gra, którym trzeba coś zyskać, ale żeby nie stracić, tylko stracić. Nie dać się wciągnąć, nie dać się zmanipulować, nie dać się czym? Stać się narzędziem w realizacji polityki. I to się stało. Chciwość zabiła dalekowzroczne myślenie na Zachodzie, a także naszą przezorność, naszą też tutaj, no, są tą pamięć historyczną i tak dalej, która siłą rzeczy powinna być zawsze. Panie generale, ale w obecnej sytuacji, jak pan to naświetla, tak jak pan to ocenia, czy wojna jest nieunikniona? Nie powiedziałem, że nieunikniona, tylko może dojść tak. Nieunikniona jest według mojej oceny strata Ukrainy.
nieunikniona. Ukraina w najgorszym wypadku będzie państwem kadłubowym, powstanie takie państwo kadłubowe. Dokładnie, to będą dzikie pola. No tak, ale jeszcze co, no, to wywoła poważne perturbacje, osłabi wschodnią flankę NATO, czyli tutaj najbardziej to uderzy w naszą przestrzeń, tak? Czyli Polskę i tak dalej. Bo my będziemy buforem, tak, tak jak w 1939. Tak, ale też i wrócimy do czasów zimnej wojny, czyli będziemy na tym styku, tak jak była Niemiecka Republika Federalna z Układem Warszawskim, tak? I będzie tutaj podejmowane różne wysiłki. Może dojść do zamrożenia właśnie o to, ale to nie będzie dla nas komfortowa sytuacja i także dla Europy. Bo dlaczego? W jakim kontekście? No to trzeba widzieć także tej przestrzeni geopolitycznej, w którym są Stany Zjednoczone. One są wikłane głównie w problemy, które są na zachodnim Pacyfiku. Ich pozycja słabnie. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie są hegemonem. Dzisiaj jest układ 2 plus 2 w tej przestrzeni geopolitycznej. Są dwa supermocarstwa, czy są Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny, które one rosną w siłę, one mają zapędy i słusznie i plany objęcia tą roli hegemona. Stany Zjednoczone słabną i są dwa mocarstwa, jest Rosja i Indie. I dzisiaj jest gra, patrząc na tą wojnę w Ukrainie, ale to jest takich konfliktów na świecie jest około 30. My o tym nie zapominajmy, że żadne z konfliktów, które są w przestrzeni globalnej, wojna w Syrii, w Iraku, Afganistanie, w Libii i tak dalej, one się nigdy nie zakończyły, nie kończą.